Siemano. Cześć gwiazda, co się dzieje? No, moi bracia strzelali do mnie, do mojego brata, do mojego drugiego brata. A, no dobra, no ale co my mamy do tego? A nic, wy macie do tego, że mój brat wie, gdzie jest spiórka. Spiórka. Nowa? O, tak. No i chciałem się właśnie was zapytać, czy jesteście zainteresowani, aby dowiedzieć się oczywiście, wydaje mi się, że za jakąś odpowiednią sumkę moglibyśmy powiedzieć wam, gdzie to się znajduje. Wiesz, co on zrobił? Dwie helki. Władował do nich pięć osób. I niech czekają nad jeziorem Sandy. Ty, karta graficzna tu jest, nie? No to w sklepie sobie zobacz. No, karta. Dobra, w Live Invaderze był zepsuty komp. Dobra, weźmy ten pendrive i jedźmy do Live Invadera. Stary, naprawiałeś kiedyś komputer? No. Ja nie. Wymienić części nie potrafisz? Nie wiem. Ktoś depcze nam po piętach, George. Lepiej się spiesz. Następną wskazówkę znajdziesz tam, gdzie gwiazdy swój występ mają. Czas ucieka. Nicole, Merfetka. Hejka, generalnie trochę mi się pospało w mieszkaniu, mój brat będzie się chciał z tobą spotkać i pogadać. No to się zaraz widzimy. Cześć. Co tam? Stoję. Stoisz? I co robisz jeszcze? Stoję. To jest twoje? To jest twoje tu? Nie. Nie? Nie. Nie? Nie. Do czego to szukasz? Czekam na taksówkę. Aha, to tam możesz poczekać na taksówkę, nie? Tam przy ulicy. No dobra, to tam sobie poczekam. No, miło by było. O, taksi. O, taksi. Nara. Nie za ta taksówka, no pa, pa. Ale za... Dobra, chcesz się przejechać? Tak! A, ja mam wysiąść, tak? Ja. Myślisz? Nie możesz wysiąść ty. Dobra, bo zaraz ci przestanę płacić i się skończy dzień dziecka. Co robić? Płacić. Trzeba do słownika dopisać, tylko nowy ten. No a ty, a właśnie, bo musimy go gdzieś wystawić chyba, czy co? No to Sandy. To na Sandy, dobra. Tu jest wszystko zajęte. Galaktyki? Nie, to Galaktyki. Wpycham mi z drogi. Jak zabiłeś. Ale chciałem tylko ich wyjść z drogi. Pewnie, że tu biegną. Zakładaj kamizelkę, stary. Ja zakładam. Ja mam trzy sobie cztery banie, k***a. Ale jesteś k***a. Dawaj, że to nie my. Ała. Ała, no, ała. Właśnie k***a trochę mnie boli. No, wjechaliście w nas. Dobra, wybaczamy wam. Spierdzimy. Jest wam dzisiaj przebaczone. O, na szczęście. Chciałem ich poddawać. No. Cztery banki w portfelu, stary, spierdzimy stąd. Ja też mam tam przedeć ten samochód. Nie. Później na hotel chyba jedziemy. No. No, nie. Dobra. Chciałem ich poddawać już. No, już byście się poddali. Bro, no, teraz już jadą za nami. Jadą za nami. Widziałeś, jaki porobiłem, k***a? Ojechali! Dobra, wystaw. Zadajmy w gotówkę, lepiej. Nie, wystaw za cztery banie. Nie będziemy wystaw płacić za cztery banie. Podatków. Będziemy płacić podatki. Pieniądze muszą k***ać z ekonomii. Nie zgadzam się na machlojstwa podatkowe, k***a! Ale za to 400 tysięcy mniej. Wystawiaj to. Dzięki. Kupuję to za 4 miliony, płatność gotówką. No, taki rozgrywany jest podany. Trzeba by na pewno... Co? Nie to... Na konto? Chyba nie. A do kieszeni? Właśnie nie jestem pewny, mam 7 milionów, a nie wiem, czy tyle miałem. A, nie, to los, to miałeś. A, i ważnych informacji takich jest, że Żuk do mnie dzwonił wczoraj, przywczoraj. No? Nie pamiętam. I mówił, że proszę go nie łączyć z Sushimą. A, czyli się wypiął na Janka, tak? No, najprawdopodobniej tak. Ej, dobrze, też bym się k***a wypiął. Dobry! Siemanko. Dobry. Auto byśmy chcieli zreparować. Na biuro nieruchomości. Dobrze. Już naprawiam. O, dostałem informację, czy nadal chcesz sprzedać posiadłość w Sandy i za jaką kwotę. Przez biuro nieruchomości musi przejść. Mhm. No, hello. Napisałem 40 baniek. Zarobiłem dzisiaj 18 milionów. Jacob Ramazzi dom kupił. A,
Już myślę, sobie myślę skąd. Dobra, pojedziemy jeszcze do niebieskiej, bo ona chce pogadać. No tak, tylko niech to naprawią. No spokojnie, widzisz, że zderzagnie się. Myjemy to cudo? Ile? Za mycie? No, a to naprawę jest? Za darmo. Dobra, a ile za naprawę? No nic, bo ja biorę chyba, na siebie. Pan ma zniżki u nas jakieś. No agent nie biorą nieruchomości, za darmo. Oni mają za fliko. A, no dobra, no to... Masz 2000, nie będę tej... A, dziękuję bardzo. Grzybem. Weź mi to wyczyś. Dobra, już się robi. Grzybie, byś wszystko chciał za darmo. Nie, no zapłacił za to, żeby mieć za darmo. No. Nieważne. Z grzybem. Z góry po prostu. Proszę bardzo, szerokie drogi. Dzięki. Nam się przyda akurat te szerokie drogi. A gdzie ona tutaj jest? Przecież tu gang no, jest. U tych, no to jest jej brat. Cześć pomarańczki. Siemano. Cześć gwiazda. Gdzie masz dziecko? Zwykle śpi, nie? Dokładnie. Jak chyba. Ale się od... Czemu? Czemu się od... Co się dzieje? No, moi bracia strzelali do mnie, do mojego brata, do mojego drugiego brata. Ale co, że oni do ciebie strzelali? Nie, oni. Okej. Okay. Witam. A kto? Siema. Siema. Były szef no, właśnie Hanedury. A, już teraz się wszystko pozmieniało. Ja jestem aktualnym i cały czas w sumie, znaczy no teraz przez większość czasu jestem. Ale oni teraz tak troszeczkę, no nie powiem, że cyrku narobili. I... Ale Nicole tutaj sobie świetnie z nim poradziła. Dobra, czyli tutaj był gag. Szef postanowił strzelać do siostry i wy postanowiliście go zabić. No mniej więcej. Gdzie on teraz jest? No nie udało się pewnie. Znaczy ogólnie nie, no, oni tak. Są w garażu. Tak, no oni są w garażu. Nie, chodzi mi o tego szefa. No ja jestem aktualnym, ale on był byłym, nie? No a gdzie on jest? No Ken, gdzie on jest? No w garażu. Tu? Ty masz jego czy co? Nie widzę go. Chyba go nie ma. Lokierni. No tu są zamknięci. Tak, przywiązani, zamknięci. Tak. Mhm. Jak on wygląda, no? I co macie zamiar z nim zrobić? Powiem tak, oni tutaj troszeczkę mącą nam, bo mają zestawy kluczy tutaj. No i chcemy się dowiedzieć, gdzie są te klucze, prawda? Mhm. No i za to, co zrobili w sumie nam i siostrze, no chcemy się z nimi rozliczyć. A, no dobra, no ale co my mamy do tego? A nic, wy macie do tego, że mój brat wie, gdzie jest przeróbka. Nie, zbiórka. Zbiórka, tak. Nowa? O, tak. Tak. Powiem, że to na mieście, no czekaj, powiem, że no, na mieście, no nie słyszałem jeszcze o tym, żeby takie plotki chodziły po mieście. Ogólnie znaleźliśmy to z bratem przypadkiem. Ja tylko widziałem, jak ktoś tam gotuje. I co, no w sumie nie wiem, czy ktoś to jeszcze wie na mieście. No i chciałem się właśnie was zapytać, czy jesteście zainteresowani, aby dowiedzieć się oczywiście, wydaje mi się, że za jakąś odpowiednią sumkę moglibyśmy powiedzieć wam. Gdzie to się znajduje? Wydaje mam 5000 przy sobie. Że jak to się kopci, to zaraz wszyscy poznajdują. I czy nie my wiem, tym czy nie kopcimy? Za tym płacić. Wy nie, ale jeżeli ktoś wie, to kopci. No właśnie. No ja ci mówię, że nie wiem. Ja ci mogę powiedzieć, że to jest na pewno od krótkiego czasu, bo ogólnie to spędziliśmy tam noc i no prawdopodobnie no, ktoś tam się musiał jakoś zakraść, jak my spaliśmy, czy cokolwiek, nie mam pojęcia. Porozstawiał to wszystko i wtedy już to było, że tak powiem. Jak się obudziliśmy, to już było. Mhm. Okej. Okay. To jest świeże na pewno info, nie? No może dwa, trzy dni. Ewentualnie możesz wziąć, ogarnąć ludzi, którzy będą gotowali i wiesz co zrobić, nie? Tak jak wcześniej ustalaliśmy. No. Możecie z tym robić co chcecie, no to... Bo nam nie zależy na tym, żeby tam siedzieć i to gotować, nam zależy, żeby tam byli ludzie i to gotowali, ale nasi. I żeby nikt tam nie miał dostępu, wiesz o co chodzi? Domyślam się, dlatego ja wam wychodzę z ofertą taką, bo wydaje mi się, że no... Dzięki wy dysponujecie tutaj sporym arsenałem, a dla was to by... Ile macie chłopaków? No powiem tak, nas jest łącznie z 15, aczkolwiek no aktywnych, no to jest... Dobra, ile masz aktywnych członków, którzy by mogli robić? Musiałbym zobaczyć, ale no raczej wątpię, żeby ode mnie chłopacy chcieli robić tam na tym, to zaczniemy. Nie, my sobie znajdziemy go to. A gdzie to jest w takim razie? Dostaniecie coś, ale nie teraz. No dobra, mogę to po prostu tak jak tak. Ja zrobię inaczej. Pojedźmy tam, zobaczmy, czy nikt o tym rzeczywiście nie wie. Przejedźmy się tam kilka razy, jak to będzie rzeczywiste info, to możemy się dogadać, że ludzie o tym nie wiedzą. Znaczy ja może nie pojadę, ale wyślę z wami kogoś ode mnie, kto będzie w miarę bezpieczny. No, Sparfata może pojechać. No. O, no to jedź tam. Dobra, jak ktoś tam będzie, to po prostu po nas zadzwońcie, my dojedziemy i będziemy do nich napisać. No dobra. Ale dobra. Jak nikogo tam nie będzie przez kilka razy, to wtedy ten. A my jedziemy zobaczyć, czy sklep się otworzył. To jest rzecz nowa, no tam macie pewnie ludzi sporo, to... Dla was to może być opłacalny biznes, nie? No ogólnie nie ma narkotyków w mieście, dlatego na pewno wy też chcecie sobie coś porzucać. No pewnie. Znaczy, no my teraz aktualnie koksik, nie? Aha.
No, no to, to w sumie... A macie dostawy kokciu normalnie, czy nie? Tak, no. Do nas sobie przyjeżdżali i się pchali, żeby, żeby sprzedać. Fajnie, fajnie. A czyli się ruszyli. Okej. Okay. No. Chyba komuś się pieniądze skończyły. Możliwe. Wiesz co bym zrobił? Wziąłbym dwie helki, władował do nich pięć osób i niech czekają nad jeziorem Sandy. No. Ale dwie piątki? Nie, nie. No, w jednej dwoje, w drugiej trzy. Niech się wpierdolą w ten koks, niech zawiną temat. Dzięki, Radian. Bo oni i tak nie mają co robić. Słuchaj, zbieraj piątkę, dwie helki i podzielcie się na dwie helki piątką i lećcie na koks, na Sandy i na... Dzięki, Pajtek. Na koks, ale nie na Kajo, tylko na Sandy. Na odbiór. No to w czwórkę lecicie najwyżej też. Karta graficzna. Dwie helki po dwie osoby i przyjmijcie to gówno. No. Ty, co? Karta graficzna tu jest, nie? No to w sklepie sobie zobacz. No karta jak karta. Przydałem. Dobra, w Live Invaderze był zepsuty komp. Dobra, weźmy ten pendrive i jedźmy do Live Invadera. A ty kupiłeś tą kartę czy nie? Tak, tak, kupiłem. Nie, nie kupiłem. Masz gotówkę? Albo jest tu bankomat? No. Bo ona ile kosztuje ta karta? Bankomat. Ja nie zobaczyłem. Cześć, biorę to, bo mi się przyda. Kupiłem. Dobra, daj mi kartę jedną. Ale ty masz. Nie mam właśnie. Nie było mnie stać. A mogę jej użyć? Nie. A jaki ten, jaka misja stary, jedziesz w kartę graficzną, naprawiasz komputer na Live Inviterze, żeby wpiąć tam to nie mogą pod swojego kompa tego podwiąć? No. Dobra, i teraz tak. Ten pendrive, co my tam mieliśmy, przypomnij mi, na czym my się ostatnio stanęliśmy, bo ja już Stanęliśmy na tym, że nie mieliśmy gdzie podpiąć pendrive'a, który leży u nas w sejfie na hotelu. No tak, a pendrive zgarnęliśmy z... Pendrive, skąd zgarnęliśmy? Na Rebel Radio rozwiązywaliśmy na pewno jakąś zagadkę. No i na Sowi ten wodospad. A, i na wodospadzie go znaleźliśmy, no właśnie, bo mi to tak wypadło z głowy. Na Sowi wodospadzie, dobra. I tam on leżał. Siema. Ej, dajcie nam helki, hej. Helki? Potrzebujemy helki, no. Dobra, pojedziemy ja zaraz. Ja mam buzarda, daję nagadać. Ja też mam buzarda chyba tutaj. A, no to gdzie? A, to już... wyciągnijcie sobie. Ja prowadzę. No, czyli Live Invader. On idzie. Halo? Okay. A, jestem na miejscu, nikogo nie ma. Okej. Okay. Dobra, to zrób jeszcze tak, wiesz, kursy co? Za pół godziny, co, no? Za godzinę i wtedy będziemy mogli myśleć, żeby to kupić. Ten. I są dwa miejsca do robienia. Dwa miejsca do robienia? To znaczy, że w dwóch osobnych lokalizacjach? Nie, w jednym miejscu są dwa stoły. Aha, okej, okay, dobra. Czyli dwie osoby mogą, no. Okej, okay, no to tak jak wcześniej chyba. No, dobra. Nie wiem, dobra, to ja tu będę się kręcić. Kręć się. Potem ja się zakręcę, nimi. Dobra. A karty brakowało w takim razie. No, komp był zepsuty, ale to... To no, to hit. Stary, naprawiałeś kiedyś komputer? No. Ja nie. Wymienić części nie potrafisz? Nie wiem. Ktoś depcze nam po piętach, George. Lepiej się spiesz. Następną wskazówkę znajdziesz tam, gdzie gwiazdy swój występ mają. Czas ucieka. Jesteśmy ku finalizacji kolejnego dokonania. 5196. Aż to od odpali? Chyba. Stary, ja włożyłem tą kartę graficzną, wpiąłem do tego pendrive i słuchaj tego. Ktoś depcze nam po piętach, George. Lepiej się spiesz. Następną wskazówkę znajdziesz tam, gdzie gwiazdy swój występ mają. Czas ucieka. Jesteśmy ku finalizacji kolejnego dokonania. 5, 1, 9, 6. Ty swój taniec mają. No to masz kilka miejsc, gdzie jest scena, nie? Ja? Dzięki chyba. No masz teatr, masz Maze Bank Arena, masz amfiteatr. A to masz... nie tak, że na obserwatorium gwiazdy obserwujesz? Słuchaj jeszcze raz. Gdzie gwiazdy mają swój występ. No. Albo no. Coś faktycznie występowego, albo... A występ gwiazdy mają gdzie? Na scenie. A gdzie są sceny? No tutaj niedaleko nas jest teatr. Dawaj. No i w sumie... No, albo ewentualnie arena, nie? Maze. No tak. Bo w teorii tam no, też gaz jest. Z tyłu. Jest też... A, jeszcze jest plan filmowy. No dosyć jest dużo. To się wydaje, ale to nie jest jedno miejsce. Ewentualnie, ale jak gwiazd, ale tam występu swojego nie mają. Nie mają, ale wydaje... Na plan filmowym pojechał. Jakby, gdzie... No, plan filmowy chyba najbardziej oddaje jakby z tego wszystkiego. Jak, jasne, scena, teatr i tak dalej, ale plan filmowy... No to ciekawe, co te cyfry, nie? Może jakiś kod do sejfu. Może. Czterocyfrowe. A to co? Chyba do sceny żadnej nie tego, nie? To jest z tymi schodami? Normalne schody, nie? O, to poczekaj chwilę.
Co? No nie, ja muszę chwilę się zastanowić. A, ty znajdziesz, że nie są, no dobra. Poczekaj, poczekaj. Nic nie szukaj sam beze mnie. Ale to nawet nie jest plan filmowy z tej strony. Nieważne. Sceny są tam, przed nami. Nieważne. W tych schodach jest odpowiedź. Mam przeczucie. No, jakie? Mam... Czuję, że to może być gdzieś tutaj. Ja czuję, że to może być pod tą doniczką. Pod dźwignią. Nie, nie, nie. Ja nie widzę żadnej doniczki. A. Zaraz się zastanowię nad tym i będę wszystko wiedział. Okej, okay, dobra. Już się zastanowiłem. Zastanowiłem się i wydaje mi się, że te schody są całkiem normalne z tymi drzwiami, ale... Odpowiedź może się kryć... w kontenerze. Na przykład. Albo tutaj, z tyłu. W tym kamperze. Ciężko stwierdzić, naprawdę. Uda się wejść. No co ty myślisz? Dobra, nie jednak tu. Nie tu. Dobra, rozdzielmy się, stary. Dobra. Jak ktoś coś znajdzie, to dzwoni. Mhm. Kampery gwiazd? No zobaczymy. Szukamy. Nie zdziwiłbym się, jakbym znalazł jakiś nowy interior, co nie? Więc no. Na parkingu raczej tego nie ma. Te kampery mają numery? M190 NTA, okej. Okay. O, tu jest plan filmowy taki bardziej. Siema stary, nie widziałeś tu jakiejś wskazówki? Nie widziałem żadnej wskazówki. Ja szukam wskazówki, stary. Pogadaj z nim, bo ze mną nie chce za bardzo. On coś wie. Hasło okoń. Albo hasło... Oła. Błędne hasło. Czemu mnie? A ogólnie to te cyfry dają razem 21. Nie ma tutaj chyba takiego numeru budynku. No ale to skąd wiesz, że to musi być dodawanie? Co, odejmowanie? Łe! Od 5-1-1 to jest 4. To minusowe. No ale czemu miałoby w ogóle to mieć coś związek z jakimkolwiek dodawaniem? Dobra, tu nie, bo to już nie jest plan filmowy. Dobra, idziemy na ten amfiteatr zobaczyć. Ale jak gwiazd i numer 5196? 5196 to sobie może być numeracja Alei Gwiazd. Czym jest Aleja Gwiazd? Ja nawet nie wiem, co to jest, stary. Przed kinem. Nie, co tam jest? Na podłodze są te. No, cyfry odcisków tych dłoni zawsze, czy tam czegoś, co gwiazdy robią. Pierwsze słyszę. Dobra, to jedziemy to jedziemy na amfiteatr, a potem na tą Aleję Gwiazd. To w lewo, to jest tutaj, po sobie. O, tu patrz. Patrz. Ale czy one są ponumerowane? Jakkolwiek? Czekaj. Nie. Nie widzę żadnego numeru, stary. Słyszysz? No. Był tu Clay P.G. Jackson. Prawie jak Michael, może brat. Stary, to nie tu, tu nie ma żadnych numerów. Bruce Spade. Jedźmy na ten... Gwiazdy, ja to powinienem być. Nie no, bez przesady. Dobra, jedziemy? O, London nawet był... Myślę, że jest jakieś gwiazdki na chodniku i jelo. Twoja teoria z numerami poszła się p***lić. Dobra, no lepiej mieć jakąś teorię niż ten, nie? Niż nie mieć. Dlaczego te cyfry finalnie mogą być? No nie, do sejfu na miejscu przecież. Daj. Sejf na teatrze? Pendrive na górce przy wodospadzie z sówką? No. Czajesz, jaki to jest argument i world leada? No w sumie to nie ma sensu. Dobra, to pusto. Proś. Oficjalnie przeproś, że się myliłeś, że pierdolisz jakieś Alei Gwiazd, która nie ma związku z tą sprawą. Widzisz, mają bliznę na twarzy? Stary, wiele. Logika to k***a. Rozumiesz? W waszym wykonaniu. W czyim? W twoim? I ich. Co ty robiłeś? Ty! Robicie k***y logiki. 4 x'y są. No to brakujące. 5, 1, 9, 6, jakoś tak. Ale no. Dobra, co to jest? Minus 2, 1, 9, minus 21, 96. 27, 0, 9, 5, 9, 10, 530. A ja chcę, pokaż jak. Gdzie? Co? Kurwa, będziesz patrzał? Wpisz sobie tak. Interactive map w telefonie. Interactive map w telefonie, dobra. Jeszcze wcześniej musisz dodać taki przedrostek, ale to nie ważne. No i co? I co teraz? Dobra, teraz to jest tak. Minus 2169.27071951531 Dobra, musimy to zobaczyć u niego. Ty! E?
To jest wyspa. A czemu nie pokazałeś, jak gdzie to wpisałeś? Pokaż to. No to ja wyciągnę telefon i se patrzę. No to... Ale jak on to znalazł? Jak on to znalazł? No dobra, ale jak to znalazłeś? Pokaż, jak to znalazłeś. Aha, tutaj z lewej strony wpisujesz współrzędne. No dobra. Dobra, to jest wyspa za bazą wojskową po lewej stronie, pierwsza, większa. Okej. Okay. Rozumiesz? Dobra. Tak. Dobra, no. Załatwię to, chodź. Byłem pewny, że to będzie na Alei Gwiazd. Ale chciałem sobie najpierw sprawdzić ten teatr. Dobra. O. Zapisamy po ten. Pochalka. Śmigłowiec, tak. Lotnisko. Będą coraz trudniejsze. Kurwa, masz na fatalu. Nie no, trudny był ten z kodem Morsa jakby, nie? To tam problem. Tam był problem. No ale trzeba złapać w końcu tych ludzi, żeby zabójstwo burmistrza zeszło. Ja w ogóle nie mogę żadnego napadu co nawet for fun. Rekreacyjny poślizg, który miałem cały czas pod kontrolą, ale nie pod kontrolą mechaniczną, ale pod kontrolą umysłową. Cały czas widziałem, co się dzieje. A co, normalnie nie widziałeś? Normalnie to miałem flashbacki z Wietnamu trochę. To jest chyba wyspa z domkiem, swoją drogą. Tu musiałem właśnie zahamować, generalnie. Wypchnę cię, jak będziemy lecieć. Spokojnie. To zginiesz. Nie zginę. Zginiesz. Nie zginę. Zginiesz. Mamy wodę nad sobą. Pod sobą znaczy się. Zginiesz. Mamy wodę. Zginiesz. Mamy wodę. No zginiesz. Nie zginę. Zakład. Zakład. Dobra. Czemu ja tak... Czemu ja tak daleko poleciałem? No ale wygrałem zakład, zginął. Ja sobie wypoczywam. Zginąłeś. Ja sobie teraz wypoczywam sobie, leżę sobie. Katastrofie lotniczej, kurwa. Fajna podłoga jest, daj spokój. Czeka wygodna. Nie no, trzeba iść tam, gdzie są minigierki, liczy, że ktoś tam gra, że nas zawiezie na szpital. Co? No. Nie, ale ja tylko leczę, ja mogę wstać. No, zamknij oszuście. Naprawdę. Ja mogę wstać, ty się rozpoczął śmigłowcem, ja mogę wstać. Medical Center. Blues Medical, blues właśnie Medical tam. Center, witam. Potrzebujemy podwózki na szpital. Dobra, bierzcie. Opatruj! To jest wasz cross? Nie. Nie. Okay. Dobra, weźcie okay. I zobaczcie co z nimi i polecimy na szpital. Dobra. Ty, ma bandaż, k***a, to Layli. Dobra, czyli mamy to. A poka, czekaj, poka numery. Do bazyna zadzwoń. R9R1. Ja dzwoń do bazyna. Okej. Okay. To jest wasz fabryka, to tu? Nie, my się rozbiliśmy śmigłowcem przed chwilą. Wygląda na to, że jest tylko poobijany, dobra. Dobra, no to bierzcie ich na łapę, zawieziemy, zadzwońcie do bazyna. Weźmy ich i wróćmy tu. Lutz Medical Center. Ej, oni jakąś swoją dobra, mają dobra. Historię poszukiwań. Dobra. Ale on wie o tym, proszę. No ale ja mam sprzęt do nurkowania, zobaczmy czy jej pod wodą nie ma. To zaraz, czekaj. O kurde, stary, to będzie ciężko. To jest wody. No ale psy molo może być. Ta, no ta. O nic. Dzięki za pomoc. Możecie rzucić grosem dla getta. Ta. Policja nas gnębi. Mark Marlboro, nie? Takich. A takich. Kamer, no, takiego właśnie. Do zupy by mu napluł. A to nie małpa tu siedzi? Nie. Odezwij się, ty k***a. Co tam? O. Może o. Pablo cię by chciał. Nie? Dałem mu kosza ostatnio. Już się. Dobra. Już nie jest tak, aż tak zakochany. Teraz niech chyba 10 miesiąc. Ale mieliście farta, wam powiem. No. No liczyliśmy za to, że ktoś będzie tam grał w gry, ale wy przylecieliście z śmigłowca, go już szukać chyba. No da. Panie doktorze, ała! Halo, przepraszam! Halo. Pilna pomoc medyczna. Dobra. Grażyna, bierz go. Dzięki! Jest pan w stanie pomóc? No idzi, dobra. Siemano, panowie. Cześć. No to teraz. Powiedzcie. No dobra. Co tam? Kolegę coś tam w gardło, no, chyba. Coś tam gardziołko. No, chrząknij tak mocniej. Tylko się nie zadła w ten raz. Trzymaj. Dzięki. No i dobra.
Siemano. O, like, dzwoneczek. Siema.